Cześć, zapraszam Was dziś na bardzo krótką, bardzo szybką, nawet nie jazdę testową, a jazdę zapoznawczą nowym Peugeot 208. To jest samochód, który dostałem dosłownie na 2 godziny w ramach testów jurorskich dla konkursu Samochód Roku Polska Car of the Year Polska. Jestem w ogóle bardzo wdzięczny Peugeot za to, że tak poważnie do tego podchodzą i że udostępniają te samochody dziennikarzom nawet na krótki czas, ale żeby tak rzutem na taśmę jeszcze zmieścić się w tegorocznej edycji konkursu. Druga jeszcze rzecz, testuję nowe GoPro, GoPro 8, to znaczy ja je kupiłem, ale szczerze mówiąc testuję jego możliwości, więc mówię teraz bezpośrednio do mikrofonu GoPro, nie wiem jaki z tego wyjdzie dźwięk, nie wiem do końca jaki wyjdzie z tego obraz, wy ocenicie, przy okazji będzie to mały test GoPro. A teraz gadamy już o Peugeot 208. Samochód jest mały. O kurczę, rzeczywiście jest mały. O ile inne auta innych producentów w segmencie B rosną, o tyle Peugeot 208 zachowuje bardzo kompaktowe wymiary i to jest o tyle fajne, że jeżeli pamiętacie 205, to w tym samochodzie rzeczywiście czuć coś z tamtego hatchbacka, który był bardzo popularny, bardzo lubiany też przez ludzi, którzy lubili sobie samochodem poszaleć. W tym samochodzie też można poszaleć, mimo niewielkiego silnika, ale to jest naprawdę fajny samochód. Zaraz, przepraszam bardzo, wyprzedzę sobie jednego pana, posłuchacie dźwięku silnika i zobaczycie jak on się rozpędza. Rozpędza się, no wiadomo, że to nie jest demon prędkości, ale do takiej codziennej jazdy 80% czasu to wystarcza. Prowadzenie, jest tam mała kierownica, którą ja lubię, ale wiem, że wielu klientów musi się do niej przyzwyczaić i ta mała kierownica dodaje takiego go-kartowego poczucia w prowadzeniu, ale a propos go-kartowego poczucia, z tyłu jest belka skrętna i przy bardzo szybkich zakrętach czuć pracę, jeżeli hamujesz na nierównej nawierzchni, to też tym samochodem potrafi pływać trochę. I to jest w pewnym sensie niepokojące, ale okej, to jest mały samochód, tani do miasta, nie do końca tani, ten akurat nie jest tani. To jest wersja GT Line ze wszystkimi bajerami, z utrzymaniem na pasie ruchu, adaptacyjnym tempomatem, z nawigacją, dwustrefową klimatyzacją i tak dalej. I ona kosztuje odrobinę więcej niż Skoda Scala, którą testowałem bodajże tydzień temu, więc to akurat nie jest tani samochód, ale jest prześliczny, Jezu, jaki on jest śliczny, jaki on jest śliczny, po prostu mam ochotę tylko tulić, pieścić i nazywać go George. Czy to jest samochód, który bym rozważył zakup, którego rozważyłbym zakup? O ile ten egzemplarz jest drogi w wersji benzynowej, o tyle on będzie stosunkowo tani w wersji z napędem elektrycznym. I to jest bardzo ciekawe. Jeżeli on rzeczywiście jest w stanie zrobić te 320-340 km WLTP, to może być ciekawa propozycja, bo tak, no 108 tysięcy za ten samochód to jest bardzo dużo, ale 150 za takiego elektryka, to już bym się zastanowił dwa razy, szczególnie, że te kije w tej chwili z większym zasięgiem, ale nadal kosztują około 200 tysięcy w takiej wersji full wypas. Volkswagen ID3, nie wiemy ile jeszcze będzie kosztował, ale w tej wersji first edition na pewno nie będzie tani. Bagażnik miniaturowy. Miejsce z tyłu, ja się za sobą mieszczę, ale rozumiem, że wyższa osoba może mieć z tym problem. To nie jest samochód idealny, ale to jest jeden z tych samochodów, który wybiera się dlatego, bo jest bardzo designerski i nie liczyłbym raczej na sprzedaż flotową tych tanich modeli, tylko liczyłbym właśnie na ludzi, którzy chcą się wyróżnić i chcą pokazać światu, ej, mam fajny samochód, mam ładny samochód, mam samochód, który jest niekoniecznie największy i najpraktyczniejszy w segmencie, jak Skoda na przykład, tylko mam samochód, który ja kupiłem dlatego, że on mi się podoba, a nie dlatego, że ściwoliłem na niego pieniądze. Więc to nie będzie tani samochód. A czy się przyjmie? No, pytanie do Was. Domyślam się, sądząc po zainteresowaniu tym samochodem na Instagramie, że jesteście nim zainteresowani, więc powiedzcie mi w komentarzach, co o nim uważacie. I możecie mi też dać znać, co uważacie o jakości z GoPro. Wszystko było grane w 4K w 25 klatkach i zostanie zmniejszone do HD, również dlatego, żeby tam wystabilizować na przykład te ujęcia car to car. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.